Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, zapraszam na serwis sportowy. Piłkarki ręczne Sośnicy Gliwice wygrały w Krakowie mecz decydujący o wejście do fazy barażowej walki o awans do pierwszej ligi. Spotkanie z Krakowią zakończyło się wynikiem 29-23 dla Gliwiczanek. 10 bramek rzuciła krakowiankom kapitan drużyny z Sośnicy Aleksandra Abramowicz. Na terenie gliwickiego aeroklubu odbyły się w niedzielę zawody w puszczaniu modeli samolotowych. Impreza zaliczana do rozgrywek Pucharu Polski przyciągnęła pasjonatów z największych ośrodków modelarskich z całego kraju. Pierwsza impreza jest to ogólnopolskie zawody modeli małych form i latających skrzydeł. Zawody polegają na wykonaniu 3 lotów. Jest ustalany od możliwości pogody czas lotu. Dzisiaj latamy na 90 sekund, jest to lot maksymalny. No i każdy wykonany lot zalicza się potem, sumując, osiąga się wyniki. Najlepszy wynik wygrywa, jeżeli są te same wyniki. Jest dogrywka, gdzie zwiększa się albo czas lotu, krótkość holu, ciężar gumy, to już są przepisy takie ścisłości. I jak to wygląda, jeżeli chodzi o przygotowanie takiego modelu? Proszę, przygotowanie to jest po pierwsze w ogóle sklejenie... Skrzydeł. No, skrzydeł, czyli centropłatu i uszu. No i oczywiście statecznika pionowego i poziomego. Ile zajmuje przygotowanie takiego cuda? No, ze 2-3 miesiące. Więcej na ten oraz pozostałe sportowe tematy weekendu już jutro w magazynie Gliwicki Przegląd Sportowy. Zapraszam Państwa w imieniu Radka Nosala. Dziękuję za uwagę, życzę spokojnego popołudnia. Do zobaczenia.